dobrze, ale patrz, no to witamy gości. Ja muszę być wszystkich powitać i powiedzieć o naszej sprawie i idei. Jesteśmy studentkami kulturoznawstwa 5 roku, specjalizacja animacja kultury. Witamy Państwa serdecznie na wernisażu naszej instalacji dźwiękowej. Chciałybyśmy zaprezentować Państwu naszą instalację dźwiękową, która jest realizowana w ramach warsztatów artystycznych prowadzona z panem Rafałem Kołackim. Instalacja powstała w ramach warsztatów. Na początku zaczęliśmy słuchać dźwięki Majusa, czyli chodziliśmy po budynku i słuchaliśmy, nagrywaliśmy różne dźwięki, które budynek powiedzmy wydaje, czyli różne stukoty, skrzypienia. To jakby te trzy prace są ściśle powiązane z Majusem. One jakby nie są przypadkowe, tylko one, każda z nich nawiązuje bardzo, bardzo wyraźnie do historii Majusa, czy do tego, co się dzieje aktualnie. Wzięłyśmy nasz wcześniejszy projekt, Pozytywnik, który leży sobie tutaj na Wydziale Filologicznym. I to jest takie forum dla studentów. Tam może się wpisywać każdy, może wpisywać sobie te myśli, cokolwiek. I stworzyłyśmy z tego wiersz. Wiersz po prostu złożony za pomocą techniki Ketep, która polega na tym, że bierze się już jakiś gotowy tekst, dzieli się go na mniejsze części i wtedy poprzez losowanie poszczególnych słów tworzy się nowy utwór i my stworzyłyśmy jeden taki utwór. A mianowicie nasza instalacja, która ma się tytuł Tradycja zapisana w dźwięku, jest w swym rodzaju wspomnieniem o panu profesorze Janie Mirosławie Kasjanie. Instalacja składa się z wypowiedzi wykładowców, którzy byli studentami profesora oraz z fragmentów utworów folklorystycznych, którymi profesor się zajmował. Stworzyliśmy instalację grecką. Język grecki i w ogóle Grecja jest, powiedzmy, bliska naszemu sercu. Filip jest absolwentem helenistyki. Ja się wciągnęłam trochę w ten świat, także chcieliśmy przedstawić coś, co jest też Majusem naszym prywatnym, coś, co nas w tym Majusie najbardziej urzeka. Dlatego chcieliśmy przedstawić coś zupełnie innego.